Cześć, witam Was w czwartym odcinku, poświęconym kodowaniu i tego, jak zachęcić do nauki kodowania, programowania w domu. Opowiem Wam dziś o fantastycznym portalu, fantastycznej właściwie stronie internetowej, która została stworzona przez międzynarodową społeczność po to właśnie, by zachęcić dzieci do tego, by uczyły się kodowania. Ten portal to code.org. Tak jak powiedziałem, jest ona stworzona przez międzynarodową społeczność i na przykład jeżeli chcielibyście, żeby wasze dziecko przy okazji ćwiczyło języki obce, możecie na tym portalu wybrać język, który was interesuje i wszystkie treści, polecenia, poszczególnych kursów, poszczególnych informacji będą zawarte w danym języku. Code.org to nie tylko taka pomoc dla rodzica, czyli nie tylko pomysły na to, jak, w jaki sposób uczyć dzieci, jak je zachęcić do nauki programowania, to także portal, który został przygotowany z myślą o nauczycielach. O tym, w jaki sposób możemy go wykorzystać, w jaki sposób możemy wykorzystać kursy dostępne na nim, także w szkole, więc jeżeli jesteście nauczycielem, polecam zajrzeć tam. Ale oczywiście mamy tu mnóstwo informacji i mnóstwo różnego rodzaju projektów poświęconych nauce kodowania w domu. Zaczynając taki kurs kodowania razem z dzieckiem, oczywiście na początku wybieracie kategorię wiekową. Każdy z kursów ma informację, w jakim wieku dzieci mogą do niego przystąpić. I w przypadku tych kursów są one dostępne dla dzieci w wieku od 4 roku życia, co no, dla niektórych wydaje się absurd, tak? Jak 4-latek może uczyć się kodowania. Ale wszystkie kursy zostały stworzone właśnie przede wszystkim z myślą o dzieciach. Tak? Czyli mamy tu popularne postacie z filmów, z różnego rodzaju gier, z różnego rodzaju bajek dla dzieci. I te postacie właśnie, tymi postaciami właśnie kodujemy, tworzymy, za pomocą ich tworzymy różnego rodzaju schematy, tworzymy cały kod. Dodatkowo warto tutaj dodać, że poszczególne kursy, które zostały przygotowane dla rodziców, zostały przygotowane z myślą też o kodowaniu bez ekranu. Czyli jeżeli macie na przykład takiego 3-latka, który wyczerpał już swoją dzienną dawkę siedzenia przed ekranem, możecie z nim wykonać także zadania, które tego ekranu właśnie nie wymagają. Czyli odkładacie iPada na bok na chwilę i na przykład drukujecie różnego rodzaju zadania, które są tu przygotowane. To, co jest fantastyczne, te wszystkie zadania są bardzo szczegółowo opisane, czyli jeżeli nie kodujecie sami, bezproblemowo możecie się z nimi zapoznać i zacząć działać z takim 3-4-latkiem. Ale jeżeli chodzi o takie już bardziej zaawansowane kursy, mówię kursy, bo tak właśnie one się tu nazywają. Każdy z tych elementów, każdy z tych pomysłów na kodowanie nazywa się kursem i każdy z nich jest podzielony na lekcje. Każda z lekcji ma coś w rodzaju pasku postępu, czyli jeżeli udało Wam się zdobyć jakąś umiejętność, no to widzicie, że ten pasek postępu rośnie. To też zachęca dzieci do podejmowania wyzwania i do realizowania kolejnych elementów. Całość, tak jak mówiłem, jest stworzona w bardzo przyjazny i bardzo prosty sposób. Na początku w tych takich kursach dla najmłodszych dzieci ogólnie uczą się tego, w jaki sposób wchodzić w interakcję z tymi elementami, czyli w jaki sposób te elementy przesuwać, jak je łączyć, co z nimi robić, a w tych bardziej zaawansowanych mamy już konkretne, powiedziałbym, problemy do rozwiązania. I tu się pojawiają, wybiorę na przykład lekcje z Angry Birdsami, i tu od razu mamy zadanie. Stwórz ścieżkę, która poprowadzi czerwonego ptaka do świnki. No i mamy gotowe bloki, które przesuwamy, bloki, które mówią nam oczywiście w języku polskim. Skręć w lewo, skręć w prawo, o tym, co możemy zrobić z tym zadaniu. Po prostu łączymy te bloki i uruchamiamy. I widzimy prostą animację. Animacje są bardzo płynne,
i tutaj nie ma czegoś takiego, że wymagają od nas bardzo zaawansowanego sprzętu. Uczyć się kodowania z code.org możemy zarówno na iPadzie, na MacBooku, jak i na iPhone'ie, ale oczywiście im większy ekran, tym wygodniejszy, więc polecam szczególnie iPady. No i ja tu stworzyłem krótki kod, ale no nie zadziałał on zbyt dobrze, tak? I widzimy od razu hasło koduj dalej, tak? I zachęca nas do tego właśnie ta postać, którą sterujemy, co jest bardzo, bardzo fajne dla dzieci. Jeżeli chodzi o tych najmłodszych, dzieci, które jeszcze nie potrafią czytać, są też kursy przygotowane z myślą o nich, czyli możemy wybrać taki kurs dla dzieci, które nie czytają i on jest po prostu oparty o taką typową komunikację obrazkową, więc też jest bardzo to proste i przyjazne. I tu akurat pokazuję Wam teraz takie proste zadanie, ale w tych trudniejszych, bardziej zaawansowanych kursach znajdziecie już takie konkretne zadania. I to, co jest ważne, każdy z tych kursów został podzielony na po prostu etapy. Takie widzicie, mamy tu rozgrzewkę, mamy podstawowe sekwencjonowanie, czyli właśnie układanie tych bloków w takiej kolejności, aby wykonać konkretne zadania, ale mamy też elementy, które już są znane z języka programowania. Mamy pętle, mamy zadania z warunkami, mamy tworzenie funkcji, mamy zmienne i tak dalej, i tak dalej. To znaczy, że każdy z tych zadań wprowadza nas tak naprawdę do konkretnych aspektów języka kodowania. Realizacja poszczególnych etapów tego kursu, na przykład zapoznanie się z zadaniami z warunkowania czy z funkcjami, powoduje, że stajemy się zaprzyjaźnieni z językiem kodowania. To znaczy, że jeżeli wasze dziecko podejmie wyzwanie, którym jest nauczenie się już takiego, powiedziałbym, prawdziwego języka programowania, spowoduje, że te poszczególne zadania, które się pojawią w książkach, z którymi się spotka, czy takimi już kursami pełnoprawnymi, nie będą mu obce. Tak, hasło funkcja czy pętla będzie mu już coś mówiło, będzie wiedział, o co w tym mniej więcej chodzi, w jakim celu się używa w ogóle takich elementów, i to przyspiesza już zapoznanie się z takim językiem kodowania, który pozwoli mu na stworzenie czegoś większego niż tylko prostej minigierki. Dlatego tak ważne jest właśnie, żeby zaczynać od prostych rzeczy, żeby przechodzić te poszczególne kursy krok po kroku, żeby ich nie pominąć, nawet jeżeli wydają nam się bezsensowne lub banalnie proste. Każdy z tych elementów czegoś uczy i każdy z tych elementów ma na celu właśnie upewnienie dziecka, jak i rodzica, że realizują i zdobywają wiedzę, którą później mogą bez problemu wykorzystać. Co szczególnie w programowaniu jest bardzo ważne. Tak? Niczego nie pomijamy, stosujemy się do konkretnych instrukcji i działamy. Code.org to także międzynarodowa organizacja, która raz do roku organizuje coś w rodzaju Światowej Godziny Kodowania. Jest takie święto kodowania, które jest przygotowane z myślą jest organizowane z myślą o dzieciach. Dlatego też śledźcie koniecznie tą stronę i sprawdzajcie, co nowego się tam pojawia, bo cały czas pojawiają się nowe kursy, pojawiają się nowe projekty. A właśnie jeżeli chodzi o projekty, to też tworząc na tej stronie możecie stworzyć swój własny kurs lub swój własny poziom do rozwiązania, i jak w przypadku pozostałych aplikacji, o których mówiłem we wcześniejszych odcinkach, możecie podzielić się tym projektem z całą społecznością, zobaczyć, jak inni reagują na wasze pomysły, zdobywacie właśnie nowe przyjaźnie ogólnoświatowe z innymi młodymi twórcami. I dlatego warto tu zaglądać i warto zapoznać się z treściami, które są na tej stronie. Polecam Wam serdecznie code.org i dziękuję za wysłuchanie. I jeżeli nie widzieliście jeszcze poprzednich odcinków, koniecznie je zobaczcie, bo opowiadałem o fantastycznych aplikacjach, które mogą zachęcić Wasze dzieci do nauki programowania. Dzięki wielkie.